YouTube w końcu wprowadził coś bardzo dobrego, coś co na pewno spodoba się osobom, które lubią piękno i stylistykę. Oczywiście takie osoby jak ja, które lubią też mieć wszystko poukładane ładnie i tematycznie, zobaczcie sobie na ekranie. Mamy teraz podział na naszej głównej stronie YouTube'a, mamy podział na długie treści, mamy podział na shortsy i podział na live'y. W końcu, nareszcie, dużo osób na to czekało, prosiło o to wiele twórców, w tym między innymi jeden taki główny orędownik tego popularny był Ludwik, który przeszedł, jak wiecie, z Twitcha na platformę YouTube, został tam podkupiony, no i on też stara się doradzać platformie, co ma zmienić, żeby też była bardziej korzystna do streamowania. Jednym z takich rzeczy było to, żeby zakładka live była oddzielna i te live'y, które się pojawiają, nie pojawiały się, które są publiczne, nie pojawiały się w zakładce videos, czyli wideo, tak, nasze filmy. W tej zakładce filmy wcześniej pojawiało się wszystko, shorts, live'y, i to było straszny taki bałagan. Teraz mamy to wszystko oddzielne, to już powinniście widzieć na urządzeniach mobilnych takie poukładane wersje. Ja już to mam u siebie, na komputerze również to jest nie dla wszystkich jeszcze, ale dostępne. Więc ja się z tego bardzo cieszę, jest to taki kolejny mały kroczek do tego, żeby to było wszystko tak ładnie, schludnie i przejrzyście. Dla osób, które live'ują na YouTubie, to jest też jakaś fajna zmiana. Pozdrawiam serdecznie Graba, który przeszedł również z Twitcha, polski streamer na YouTube'a i też właśnie teraz będzie mógł prawdopodobnie dawać swoje streamy na publiczne, dzięki czemu nie będzie to się, wiecie, tak wszystko myliło. I mamy już, brakowało takiej zakładki jednej live'owej, gdzie byśmy mieli wszystkie live'y zapisane, więc to jest naprawdę mega sprawa, bardzo się cieszę. Teraz czekamy oczywiście na rzeczy bardziej, które nam ułatwią streamowanie, oczywiście mówię tutaj dla twórców, dla streamerów. Ja też zamierzam tak bardziej też skoncentrować się na streamach, więc tym bardziej czekam na przykład na, chociaż to raczej nie zostanie, myślę, wprowadzone, ale może to jakoś ułatwią, na inne formy płatności poza kartą kredytową i Google Pay. Mam nadzieję, że trafią tutaj większa ilość form płatności, bo to też łatwiej dla osób młodszych. Jeżeli macie streamerów z widownią młodszą, no to też macie widzów z widownią młodszą, no to też łatwiej pozyskać środki. Do tego oczywiście ulepszony czat i wiele innych funkcjonalności, które są już na Twitchu. Między innymi nawet tą stronę główną, taką, gdzie by były wszystkie live'y na przykład podzielone na język, nie na region, tylko na język, żebyśmy sobie ustawiali, w jakim języku streamujemy i żeby się te live'y w tych językach dostępnych pokazywały. Więc to jest, mam nadzieję, że zostanie wprowadzone też. No i słuchajcie, też duża informacja jest taka, że prawdopodobnie już w Stanach od 1 stycznia będą już pierwsze reklamy na shortsach, to też jest mega ciekawa sprawa. Zobaczymy. No i co? Słuchajcie, mam nadzieję, że też się cieszycie z tej zmiany. Ja bardzo, więc tyle. Niedługo więcej informacji z YouTube'a i nie tylko. Miłego wieczoru, dnia. Wszystkiego dobrego.